Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem przedstawienie postaci widzów. Od razu zaznaczam, że nagrywam je w poniedziałek, wy je chyba dostaniecie w czwartek dopiero, więc jakby tam postacie się delikatnie różniły, no to dlatego tak jest. A dlaczego tak nagrywam? Bo będę miał teraz remont od bodajże czwartku właśnie, więc może być tak, że na przykład filmy się nie będą pojawiać co dwa dni, tylko będzie tam jakaś obsuwa, że tam któregoś dnia film się nie pojawi i tak dalej, bo być może nie zawsze będę miał jak nagrać dla was ten odcinek, ale okej, przejdziemy sobie do przedstawienia postaci widzów. Standardowo 15 postaci, różne serwery, mam tutaj listę zrobioną i tak, zaznaczam na wstępie, kto chce się pojawić w odcinku, kto chce wziąć udział w tej naszej, powiedzmy, zabawie, musi mieć przynajmniej 350 poziom na swojej postaci, którą chce dać do przedstawienia, chyba że jest wspierającym. Jeżeli jesteście wspierającymi, no to wiadomo, może być postać nawet i z 20 levelem i po prostu ona się pojawi. To jest taka jakby rekompensata za to, że ktoś mnie wspiera. A pozostałe osoby muszą mieć przynajmniej ten 350 poziom. I co musicie napisać w komentarzach? Musicie napisać swoją nazwę postaci, czy gracie eko, czy free to play, czy tam grzybicie jakoś bardzo, oraz czy... po prostu, oraz serwer po prostu, tak? Żebym wiedział, gdzie tej postaci szukać. Okej, przejdziemy sobie chyba do pierwszej postaci. Jest nią XTR Mati, wojownik, serwer 11 Polski. Napisał, że gra free to play, więc bardzo fajny poziom, jak na właśnie grę free to play. No i co? Podki masz wszystkie, tygryska masz, klaserek tutaj mi się rzucił w oczy, jak cię wpisałem, że masz 95%. Nie wiem, z czego to wynika. Czy wynika to z tego, że nie masz zbytnio lochów zrobionych, czy że ci brakuje tam jakichś itemków. Wydaje mi się, że z 2% byś mógł samymi itemkami wycisnąć, więc po prostu wydaje mi się, że powinieneś to zrobić. Natomiast tak, jak tutaj statystyki, tu już wiadomo, troszkę się przyjrzałem przed nagrywaniem, no te boki takie w miarę, powiedzmy, są ok. Po 2000, no to jeszcze, powiedzmy, niech będzie. Szczęścia trochę za dużo dałeś, szczęścia tutaj to tak, no nie, przesadziłeś tak chyba, myślę, z 700-800, może nawet w tej podstawie masz za dużo, ale to też wiadomo, no to też wynika z tego, że pewnie zaczynałeś grę dawno temu, więc tu nie było czarnych gemów i tak dalej. Właśnie mi się ciężko odnosić do tych statystyk, bo jakby no dużo osób, które mają taki wysoki poziom, to zaczynały grę, jak jeszcze nie było czarnych gemów, nie było pupili i dlatego wtedy było warto, to ja już w ogóle wspominam chyba na każdym przedstawieniu, wtedy było warto jakby te boki i to szczęście tak bardzo pchać. Natomiast teraz jest nie warto, więc może po prostu będę mówił, co powinieneś zrobić teraz. Wydaje mi się, że jako wojownik powinieneś iść tutaj w proporcje 60-40 siła i HP. Z tym, że no teraz bym w to HP w ogóle nie dawał nawet i do 15 tysięcy siły w podstawie. Teraz bym ładował tylko i wyłącznie tą siłę. Potem tam jakoś sobie podciągnął HP, tak mówię, mniej więcej w proporcji 60-40. Jeżeli mówimy o wojowniku, no to jest to ok, bo ten wojownik, to HP po prostu wojownikowi się przyda. No ale generalnie postać jak najbardziej spoko, jak na free to play. Widać, że tutaj ładnie ogarniasz ten klaserek, mówię, troszkę popraw, o ile możesz w ogóle, bo nie jestem pewien, czy możesz, ale tak mi się wydaje, i będzie jak najbardziej spoko. Podki wszystkie masz, nie ma tak naprawdę do czego się przyczepić. Kolejna postać, Melon, serwer 28 międzynarodowy, napisał, że grzybki jak są, to wydaje, a jak nie ma, to nie raszuje, więc okej, czyli no nie wiem, jak to rozumieć, może, że po prostu eko grasz, nie mam pojęcia. Natomiast tutaj 408 level i klasera masz, jak to już do poprzednika, jeżeli ogląda dalej, klasera ma no już praktycznie 99% przekręcone, więc tobie tam musi coś na pewno brakować, no chyba, że mówię, tych lochów tam jakoś jesteś do tyłu bardzo, bo free to play tych lochów się tak bardzo nie klika. No ale wiadomo, mógłbyś tam pewnie jakiś itemków jeszcze poszukać, tak jestem praktycznie na 90% pewny. No i tak, tu wszystkie podki, gryfek, więc jakby jest to ok. Tutaj w opisie, o, masz start 12 marzec 2019, to wcale tak dawno nie zacząłeś. Tutaj, a no tak, bo to jest 28 międzynarodowy, więc 408 level w rok i tam ile? I 4 miesiące, chyba to jest niezły wynik, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że tak jak sam napisałeś, że jakoś bardzo nie grzybisz. Więc okej, wydaje mi się, że jest spoko. No tutaj w te boki zdecydowanie, no miałem o tym nie mówić, ale dobra. Troszkę za dużo w te boki dałeś, no ale to nie istotne. Szczęście, jak cię mogę, nawet nie ma tragedii. No i teraz tu widzę, że w siłkę lecisz 8300, tu masz 4000 HP. No mówię, no tej siłki teraz ładuj dosyć sporo i potem sobie ewentualnie tego HP podbij. No też jestem wojownikiem, więc też bym tak 60-40 proporcje zachowywał.
i wydaje mi się, że by było ok w twoim przypadku. No na przykład magowi o wiele więcej tej inteligencji się przyda, aniżeli HP, no a tutaj wojownik wiadomo, fajny ma przelicznik na to HP, więc mu się na pewno go więcej przyda, no ale coś koło tego, no w każdym razie postać jak najbardziej spoko. Kolejna postać, serwer ten sam, 28 międzynarodowy, napisał, że gra free to play tutaj Asimento, nie wiem, bo ma tylko jedną podkę, ale być może mu się po prostu nie trafiały, dlatego właśnie to tak wygląda. No klaser 97%, więc na 380 poziomie jest to spoko wynik, boki są jak najbardziej ok, tutaj zręczność 5700, szczęścia 1500, wytrzymałość 3300 zostawiłeś praktycznie idealnie, ja bym tyle samo zostawił tutaj na zwiadowcy i teraz widzę, że lecisz właśnie w tą zręczność, więc spoko, jak najbardziej fajnie ta postać jest rozwinięta, tak mi się wydaje. I tak, w ogóle jakby ktoś jeszcze nie czegoś tam nie zrozumiał, albo coś nie był pewien, co ja tutaj mówię właśnie w tym przedstawieniu, to może mnie dopytać w komentarzach, ja tam oczywiście odpiszę, bo to, że ja tam mówię, żeby to HP zostawić i już więcej nie ładować, to po prostu na pewien czas, tak, na jakiś tam dłuższy okres czasu, żeby tej głównej statystyki podbić, tak jak mówię, no nawet do 15 tysięcy, a to wam uwierzcie mi zajmie bardzo dużo czasu i tam później tego HP można trochę podbić, wiadomo, jak to wygląda, zależy też od klasy. Mówię, no wojownikowi bardziej, magowi mniej się to przyda, no ale mniej więcej coś takiego. Także jakby ktoś tam czegoś nie zrozumiał czy coś, to mnie dopytujcie, ale tak jak mówię, no tutaj kolega bardzo spoko wszystko sobie rozwinął, klaser ma dobry, tutaj ma wszystko fajnie zostawione, więc postać jak najbardziej ok. Kolejna postać, serwer 5 polski, Kudi, napisał, że gra, bądź też napisała, ale chyba napisał, że gra free to play. No i tak, 370 level, klaserek 96%, więc spoko, podki wszystkie są, boki jak najbardziej ok, zostawione, wytrzymałość 3000, więc spoko, jak na maga w sumie jest ok. No i teraz widzę, że w inteligencję tutaj ładuje szczęścia 2000, troszkę za dużo w nie ładowałeś, ale to nieistotne aż tak, w grunt, że teraz w tą inteligencję, głównie ładujesz, więc jest jak najbardziej ok. No nie ma do czego się przyczepić znowu, tak naprawdę no klaser jest ok, wszystko tutaj jest ok, dobrze te statystyki sobie rozkładasz, więc graj dalej. No ja tutaj też na itemki na przykład nie patrzę, bo wiem, że o, teraz masz na przykład pewnie secik na awkę po prostu, więc ja tych itemów zbytnio nie komentuję ich, też nie komentuję kryształów, bo kryształy wiadomo, no kwestia indywidualna, wiadomo, że na starszym serwerze no głównie potrzebujesz mieć same czarne kryształy i tak powinieneś mieć, każdy tak powinien mieć, ale to jest wszystko w poradniku, jak tam bodajże jak rozwijać postać czy coś w tym stylu, więc tam sobie po prostu zajrzycie, ja tutaj głównie tą postać, ta seria ma na celu przedstawienie postaci, a jakby jakieś tam ewentualnie moje rady, a jakby... Nie jest to, wiecie, nie są to jakieś... Jak ktoś chce sobie dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam, seria poradniki, tam na pewno więcej się dowie. No ale tak jak mówię, statystyki spoko rozłożone, jak dla mnie wszystko ok. Kolejna postać i nareszcie mamy jakąś postać z takim bardzo wysokim poziomem. Libella, jest to pierwszy serwer międzynarodowy, więc to w ogóle być tutaj w topce na pierwszej międzynarodówce to naprawdę musi być spoko uczucie. 533 poziom, więc tutaj widzę, że jeden z wyższych tak naprawdę tego serwera. Tutaj ma Anihilator 541, też Polak swoją drogą. I czy tutaj 539, widzę, że też jest jakiś wojownik. 537... Więc no tak naprawdę postać, można, no i tu jakiś 540, no ale tak w top 7 może serwera, wydaje mi się, że ta postać jest, jeżeli chodzi o level, więc jak najbardziej spoko. No i dobra, Libella napisał, że jest grzybiarzem, o ile dobrze widzę. Tak, dokładnie, napisał, że jest grzybiarzem, no i co, 533 poziom, no komplet potek, gryfek, klaser też jak najbardziej spoko, myślę, że nie ma do czego się przyczepić, tutaj, no to jest już 533 poziom, więc już tutaj widzimy, że w tą wytrzymałość troszeczkę załadował, no ma tutaj 20 tysięcy jej w podstawie, szczęście 2200, no tutaj te boki, ale wiadomo, no to jest starsza postać, no i ma prawie 45 tysięcy w zręczność, więc naprawdę bardzo dużo, no i wydaje mi się, że to jest takie ok rozłożenie, biorąc pod uwagę, że już ta postać na pewno ma wiele lat, to wydaje mi się, że jest jak najbardziej spoko. Jeżeli to oglądasz, to w sumie możesz napisać w komentarzu, w jakich proporcjach się starasz mniej więcej rozkładać to HP i tą zręczność. To fajnie będzie kogoś takiego, wiecie, wysokopoziomowego sobie ogarnąć. Na przykład dla porównania tutaj Anihilator ma 53300 i tutaj ma 20 tysięcy, no więc tak można powiedzieć, że podobnie. Ale okej, no co, no tutaj to tak naprawdę nie ma do czego
czego się przyczepić, wszystko jest w porządku, więc tylko i wyłącznie można podziwiać taką postać. Kolejna postać, Face Pawko, zwiadowca, serwer 36 Polski, napisał, że gra 3 paski plus gryf, no i znajduje się w topce tego serwera, tak samo jak i poprzedni gracz, w top 10 nawet można powiedzieć prawie. I tak, co tutaj u ciebie jest? 98,5% klasera, nie wiem czy to wynika z lochów, ale wydaje mi się, że możesz te 99 przekręcić, ale to wiadomo, no już takie moje czepialstwo, chociaż tutaj widzę, że masz 2159 itemków, więc może to wynikać w sumie z lochów, ale ja na swoim berserku tam 390 mam 99% przekręcone, więc mówię, no nie wiem, czy to wynika z lochów, czy z czego. W każdym razie tak, no jak tutaj wygląda u ciebie? Oj, tutaj bardzo masz niziutkie boki, nie wiem dlaczego, przeważnie ludzie je mają za wysokie, a ty masz bardzo, bardzo niskie. Szczęście jest ok, HP też jest ok, tu widzę, że teraz wręczność sobie głównie ładujesz, ale te boki masz bardzo niskie, nie wiem z czego to wynika. Możesz tam dla samego faktu, żeby były podbić na chociaż te powiedzmy 1200 i tak na tym poziomie cię to nie będzie dużo kosztować, ale generalnie spoko, no HP masz tyle, ile powinieneś mieć, szczęścia tak samo, te boczki sobie podbij chociaż trochę, żeby było, no bo 500 w podstawie to jest bardzo mało, nie wiem dlaczego masz tyle, no i teraz zręczność już dobiłeś 10 tysięcy, więc też fajny wynik. I co tutaj dalej? Tutaj nic chyba nie ma ciekawego w opisie, no ale tak, no też nie ma tak naprawdę do czego się przyczepić, bardzo fajna postać. Kolejna postać, S34 Polski, i tutaj mam aż 3 postacie, bo nie sprawdzałem przed odcinkiem, jeżeli wszystkie będą spełniać wymagania, to będą na tym serwerze właśnie 3 postacie. Pierwszą z nich jest Rajek. Rajek napisał, że gra free to play, wojownik, więc też spoko, 410 level znowu, 99% klasera, więc spoko, no grasz free to play, a tutaj gryfek, widzę wszystkie podki, więc jest to jak najbardziej spoko, boki masz dobre, myślę, że są ok. Jak na ten poziom, szczęścia może trochę za dużo, HP dałeś 5000, no i teraz widzę, że lecisz w siłę, żeby tutaj dobić do 10 000, więc też myślę, że te proporcje jak na wojownika są jak najbardziej dobrze rozłożone, klaser też masz praktycznie w całości uzupełniony, można by powiedzieć, więc myślę, że nie ma tutaj do czego się przyczepić. Tutaj jakieś buciki masz, ale to pewnie dlatego, żeby mieć do golda na awkę, możliwe, że teraz akurat awkę robisz, nie wiem. W każdym razie no, Rajek, myślę, że nie ma do czego się przyczepić. Start 23 grudzień 2016, czyli już grasz 3,5 roku, można by powiedzieć, mniej więcej, więc no dosyć długo, 410 poziom, bardzo fajny wojownik, jak sami widzicie w top 40 serwera się znajduje, więc jest spoko, no i też nie ma się do czego tak naprawdę przyczepić. Kolejna postać, ten sam serwer, Hacker 3, 351 poziom, więc jeszcze się załapał. No i co ja tutaj mogę stwierdzić o tej twojej postaci? No na pewno wywal tego konia, na pewno go wywal, bo jednak no nie opłaca się jeździć na koniu. Weź sobie tutaj, napisałeś w ogóle, że grasz free to play, więc jeżeli grasz free to play, no to weź sobie po prostu tego raptorka i to będzie, w sensie no, tego wierzchowca 30% i będzie jak najbardziej ok. Podki masz prawie komplet, więc spoko, klasera 95% prawie, chyba jak na ten poziom, o ile dobrze kojarzę, to jest ok wynik, więc nie ma do czego się tam powiedzmy czepić. Boczki masz też znowu strasznie małe, tak jak tam jeden z kolegów wcześniejszych, 800 tylko, to tych 1200 chociaż możesz dobić. Tutaj masz 3000, no i HP masz tak samo tak naprawdę jak inteligencji, no tak być nie powinno, szczęścia masz 2000, więc tak, no co by tutaj można zrobić, no na pewno wymień tego wierzchowca, na pewno w HP już nie ładuj, zostaw, teraz ładuj wszystko w inteligencję, a na jakimś tam evencie golda możesz, bo to i tak ci nie będzie drogo kosztować, możesz te boki podbić do 1200 i wydaje mi się, że będzie spoko. No i jest to serwer 34 Polski, więc no tutaj zwróciłem uwagę, że te gemy na inteligencję, bo to dosyć stary serwer, powinieneś wymienić na po prostu gemy czarne. Tutaj jesteś gildii 5 na serwerze, więc no na pewno tutaj czarne gemy już macie i na pewno większość ma te 15 salki, więc tak mi się wydaje, że tak po prostu powinieneś zrobić. No te statystyki przede wszystkim tutaj popraw, no i tego wierzchowca, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Tak więc tak, no tak to jak najbardziej spoko, tylko no pierwsza postać, której tak naprawdę mogłem coś więcej doradzić, bo faktycznie tutaj troszeczkę zepsułeś, bądź aś, nie wiem. W każdym razie no, zrób tak jak mówię i wydaje mi się, że będzie spoko.
Kolejna postać, Loczek178, napisał, że gra free to play. To jest ten sam serwer, bo tak jak mówiłem, tutaj będą trzy postacie. Także spełnia wymagania co do odcinka, więc jak najbardziej spoko. No i tak, 377 level tutaj zwiadowca, z tego co widzę. Podki komplet masz, gryfek jest, 97% klasera. Myślę, że możesz tam troszeczkę przekręcić jeszcze z 1%, ale to mówię, moje czepialstwo. No boki masz jak najbardziej spoko, mi się wydaje. Może troszeczkę za duże, no ale to już tam mniejsza z tym. Szczęścia 1500, więc też ok. 3,5 HP, no i teraz 5,5 zręczności, więc tą zręczność sobie musisz, tak naprawdę teraz tylko w tą zręczność powinieneś sobie ładować i będzie spoko. I co tutaj więcej? No mówię, ten klaser może z 1% jeszcze wyciśniesz gdzieś tam z jakichś itemków, jeżeli pogubiłeś jakieś. I tyle. I tak naprawdę no co? No też nie ma do czego się przyczepić. Fajna postać, już wysokopoziomowa, więc jak najbardziej mi się podoba. Kolejna postać, serwer 31 międzynarodowy, Strandmon, napisał, że gra free to play, paladyn, co ciekawe, więc spoko. No i tak, z 361 level, dobijasz już prawie 97% klasera, więc spoko. Co tutaj więcej, podki masz wszystkie, tygrys, więc jak najbardziej jest ok. Boki, no myślę, że spoko, że tak zostawiłeś na takim poziomie, szczęście też na pewno git. Wytrzymałeś 3500, ok, i teraz widzę, że siłę masz 4000. Więc no, więc w zasadzie teraz to ładuj tylko i wyłącznie w tą siłę jak najwięcej. HP myślę, że spoko, bo dla paladyna jest podobna jakby proporcja jak dla wojownika, tak mniej więcej 60-40. I tak samo ja bym wam polecał zostawiać właśnie na 3500, jeżeli chodzi o wojownika i o paladyna HP, i potem lecieć głównie w siłę tam do jakichś wyższych wartości, dopiero sobie to HP delikatnie nadgonić. Ja tak przynajmniej robię. Ale co, no też no nie ma do czego się przyczepić, jak na free to play postać, bardzo fajna. Kolejna postać, Rutów, napisał, że gra free to play, jest to serwer 5 międzynarodowy, napisał, że konto puste przez ponad 2 lata stało, czyli po prostu rozumiem, że nie grałeś tutaj przez 2 lata. I tak, jak to tutaj, o, czekam na neutrala, no to pozdrawiam cię i doczekałeś się, jak widzisz. Dobra, i co tutaj, no tak jak free to play, więc raptorka masz 30%, wszystkie podki także spoko, 92% prawie klasera. Wydaje mi się, że na tym poziomie, jak tam sobie porównasz do poprzednich osób, które miały tam 96,7 na 350 poziomie, no to możesz dojść do wniosków, że powinieneś ten klaser podbić, tak minimum na 95%, 96 myślę, że też byś dał radę wycisnąć. Także sobie po prostu tam przysiądź w wolnej chwili i poszukaj. Na pewno masz już grala, więc ten gral ci pomoże tam poznajdywać jakieś itemki takie wiesz, po prostu brakujące ci do klasera, więc na pewno tego klasera tutaj dasz radę podbić więcej. A co jeżeli chodzi o statystyki? No wytrzymałość masz 3500, więc dużo. Szczęścia masz też 2,5, więc też sporo. Boki też masz dosyć potężne jak na ten poziom. Więc co? No więc teraz tak naprawdę golda ładuj tylko i wyłącznie w inteligencję, no nic innego ci tutaj doradzić tak naprawdę nie mogę, ale generalnie no myślę, że co, że postać jak najbardziej spoko, tylko no musisz ten klaser podbić, no i mówię, teraz sobie leć w tą inteligencję i będzie git. Kolejna postać, Borysek24, napisał, że gra free to play, jest to serwer 24 polski. I tak, grasz tutaj magiem, grasz free to play, no i co się pierwsze rzuca w oczy, to klaser. No klaser masz bardzo, ale to bardzo mały. Ten klaser na tym poziomie, no to tak jak koledzy wcześniej, już powinieneś mieć chyba z 95% mniej więcej, więc no musisz go tutaj koniecznie podbić, bo strasznie dużo, no tracisz 20, powiedzmy przynajmniej 20% expa z misji, więc no to jest bardzo dużo, także ten klaser podbić powinieneś, nawet jest to tak naprawdę, no musisz to zrobić, jeżeli chcesz sobie tutaj grać dalej i chcesz jakoś tą postać rozwijać. I tak, co tutaj masz w opisie? Kiedy konto założyć? 23 lipiec. No ale okej, okay, dobra. I co tutaj, jak wyglądają twoje statystyki? No grasz free to play, więc komplet, potek i tygrys to jak najbardziej się szanuje. Tutaj te boki, no już możesz nie dawać, są, można powiedzieć, powiedzmy okej. 3100 w HP i 3300 w inteligencję, 2400 w szczęście. No to co? No wydaje mi się, że to HP już możesz nie ładować więcej, może tam do 3200 chociaż dobij i po prostu zastopuj. No i dalej sobie leć w inteligencję i będzie ok. Tylko no tutaj, jeżeli chodzi o twoje konto, to must tak naprawdę, no to jest ten klaser. Musisz go podbić do tych przynajmniej no 92-3%, bo na pewno ci tutaj masę itemków brakuje. Masz grala tak samo jak kolega wcześniej, więc wydaje mi się, że no koniecznie powinieneś tutaj to zrobić.
Kolejna postać, jak sami widzicie, mamy postać top 1, więc taka też nam się trafiła w dzisiejszym odcinku. Bociek17 napisał, że grzybiarz i że od około 350 poziomu leci misję na Golda. I tak, jak to tu u ciebie wygląda? No masz dosyć sporą przewagę nad top 2, jeżeli chodzi o cześć, 20 tysięcy, tutaj nad top 3, czyli też z wiadowcą także masz dosyć dużą. No i okej, okay. I co tutaj więcej? Coś jeszcze tu pisałeś? Nie, jest to serwer 22 polski, jakby jeszcze ktoś pytał. I jak to wygląda? No grzybisz to wiadomo, gryfosmok, potki i klaser jak najbardziej spoko, 99.18%. I dobra, jak to tu u ciebie wygląda? No postać jest na pewno bardzo stara, 525 poziom. I co, masz 57 tysięcy w zręczność, 30 prawie 9 tysięcy w wytrzymałość. Jeżeli oglądasz, to możesz napisać, czym się kierujesz, jakimi proporcjami, bo mnie to też zawsze ciekawi na tych wyższych poziomach. Zresztą ja też jak dobiję tam powiedzmy na przykład na swoim berserku tej siły tak z 15 chociaż tysięcy w podstawie, to też tam będę musiał trochę w HP dać i też się właśnie tak zastanawiam, jak to w miarę z głową rozłożyć, także możesz mi dać znać. Wiadomo, że no to jest wiadowca, a berserk to jest różnica, ale tak wiecie, mniej więcej sobie będę chciał to w głowie ułożyć. Dobra, no szczęścia masz 2600, boki masz tu prawie, no tu masz 2,5, tu masz prawie 3000, no ale wiadomo, postać jest dosyć stara, 57 tysięcy w zręczność, więc bardzo dużo i 38. I napisaj, że lecisz Golda. Dla porównania tutaj Drogba ma 12 tysięcy, poczekaj, on tutaj możliwe, że idzie w expa, jeżeli gracie od tego samego momentu mniej więcej, no bo ma 10 leveli przewagi, tak? Ale za to ty masz tutaj praktycznie tyle samo zręczności, bo tylko tracisz 2000, ale za to tego HP masz prawie 39 tysięcy, natomiast Drogba ma tylko 12, tylko niecałe 13 tysięcy, więc no wydaje mi się, zresztą no widać po czci, że jednak tego Golda warto iść po tym 400, tam 400 powiedzmy 10, ale ja raczej planuję po 400 się przesiąść na Golda, że warto, no bo zobaczcie, jaka tu jest przewaga statystyka. Zręczność praktycznie ta sama, ale no HP o wiele więcej. No i tutaj nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu się nie atakujecie, bo jesteście w tej samej gildii, czy może po prostu z tego, że no tutaj ten Drogba raczej nie ma z tobą szans, właśnie o to, że masz tych statystyk o wiele więcej. Ty masz tu prawie 400 milionów HP, a Drogba ma 140, a nie, no bo on jest w sumie też w tym w eku na awkę, to nie ma co zbytnio porównywać, to by musiał założyć normalne eku, no ale po samej podstawie widać, że dużo, dużo na pewno tego HP traci, więc okej, no postać bardzo fajna i tak naprawdę no wow, jestem pod wrażeniem. I mamy jeszcze jedną postać na tym serwerze, tutaj tak przeszedłem płynnie i mam nadzieję, że tak jakby ta postać będzie spełniała warunki. Gaugan spełnia jak najbardziej, 401 level, napisał, że gra free to play, serwer oczywiście ten sam, napisał, że po kilku latach przerwy wrócił, no i co, klasera masz 98%, myślę, że mógłbyś te 99 dobić, tutaj masz wszystkie podki, więc spoko, jak na free to play. I co więcej, no tutaj te boki po 2300, zręczność 11 tysięcy, 5 tysięcy HP, 2200 szczęścia, spoko, no teraz sobie ładuj w tą zręczność i tyle. No te boczki delikatnie za duże, no ale trudno, no to jest też stara postać z tego, co sam mówisz, więc tak to wygląda, ale generalnie zobaczcie, no 2 lata nie grał i tak się w tym top 100 utrzymuje. Co by było, jakby grał przez te 2 lata? No myślę, że w tym top 30 by był. Tak więc to jest właśnie... No i napisał, że gra free to play, nie? Nie wiem, czy to prawda, czy nie, no bo tutaj widzimy gryfek, komplet potek, więc nie wygląda, jakby to było free to play, ale no w każdym bądź razie da się free to play też zajść wysoko w tym rankingu, tylko potrzeba po prostu więcej czasu. Dobra, no i tak naprawdę no co, no nie ma tutaj do czego się przyczepić, ładuj sobie tą zręczność, trochę tego klasera mi się wydaje, że możesz podbić i będzie okej. Okej, ostatnia postać w tym odcinku, można powiedzieć, że taka bonusowa, ale specjalnie wybrałem tą postać, no bo jest ona po prostu śliczna, no jestem twoim fanem. Blade, 535 poziom, mag, serwer 32 polski i napisał, co tutaj napisał Blade, poczekajcie, bo ja tutaj mam tą listę, napisał, że się bawi, no tak, no wygląda to jak dobra zabawa, mag, strasznie fajny, w ogóle ten secik bardzo ładny,
I co? No jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o twoje statystyki? 98,5% klasera. Wydaje mi się, że nawet 99, znaczy na pewno 99 myślę, że mógłbyś wbić, nawet delikatnie ponad, więc być może ci brakuje troszeczkę tam w tym klaserze jakichś itemków, możesz sobie poszukać w wolnej chwili, ale głupio mi jest tak pouczać osoby, w sensie pouczać, no dawać tam jakieś rady, nie? Osoby właśnie z takim poziomem, bo jakby, no myślę, że nie jestem zbytnio na ich poziomie, ale no mówię, no wydaje mi się tak obiektywnie patrząc tam po innych postaciach z podobnym poziomem, że tego klasera więcej wycisnąć możesz. I jak to tu wygląda u ciebie? 63 ponad 1000 inteligencji, tutaj 19 tysięcy HP, szczęścia masz 3000 i te boki masz po 3000, więc wydaje mi się, że jak na ten poziom takie rozłożenie jest jak najbardziej spoko, że tak to powinno mniej więcej wyglądać. No i tutaj co więcej, no oprócz tego klasera, no potki, komplet, no nie ma tak naprawdę do czego się przyczepić. Start napisałeś, że 8 kwietnia 2015. Nie wiem kiedy startował S32, możesz mi w sumie, jeżeli oglądasz, to napisać w komentarzu, czy razem ze startem serwera zacząłeś, czy jakoś później. No bo tutaj jak możemy spojrzeć po levelach, no to tej przewagi masz tutaj tak naprawdę no 7 leveli nad Kane, tutaj masz 9 leveli nad Diablicą, no i tej czci też bardzo dużo nad nimi masz przewagi, także no jest to jak najbardziej przyjemne do popatrzenia na taką postać, więc no co tutaj, o widzisz, no na przykład Diablica ma 99,18%, nie? Więc ten procencik niecały możesz tam jeszcze wycisnąć, wiadomo, w ramach długiej gry ten procent coś tam ci da, nawet można powiedzieć, że dosyć sporo. I co? I tyle tak naprawdę. To by było tyle w tym odcinku. Na początku troszeczkę tam nie było się do czego przyczepiać, więc było to takie typowe przedstawienie. Później tam jakieś rady dawałem co niektórym, ale generalnie tyle. Przypominam, że jeżeli chcecie wziąć udział w którymś z kolejnych odcinków, to co mówiłem na początku, tak? Jeżeli oglądaliście początek, to wiecie co macie robić. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów. I co więcej, i chyba tyle. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć.